Dzień dobry, witajcie. W dzisiejszym filmie zapraszam Was do naszej łazienki. Do łazienki, która powstawała w bólach, o czym zaraz usłyszycie. W tym filmie dowiecie się, co ile kosztowało. Linki do wszystkiego, co będę w stanie namierzyć, znajdziecie w opisie pod tym filmem. Porozmawiamy o tym, jak ciężko niestety było nam przenieść wizualizację naszej łazienki do jej efektu końcowego. No i porozmawiamy też o tym, na czym postanowiliśmy trochę przeoszczędzić. Dobra, to jedziemy z tym. Zacznę może od tego, czego w tej łazience brakuje. Brakuje za mną bardzo dużego lustra. Brakuje również półki, która powinna się pojawić na pralce i suszarce, a przy niej też takiej małej półeczki tutaj we wnętrzu, na której moglibyśmy poukładać sobie zapasowy papier toaletowy. Te rzeczy, mam nadzieję, wkrótce się pojawią. Nie chcieliśmy zwlekać z tym filmem, dlatego że pojawiało się dużo pytań właśnie o realizację projektu z Leroy Merlin. Więc przechodząc do sedna. W tym momencie widzicie za mną duże, moim zdaniem bardzo ładne płytki. Wszystkie te rzeczy, które są w łazience, kupiliśmy w Leroy Merlin. To nie jest reklama, wydawaliśmy na to swoje ciężko zarobione pieniądze, bolało nas to bardzo. Ale tak, wszystko jest tu z Leroy Merlin, także tak jak mówię, linki są w opisie. Możecie zobaczyć sobie, jak dokładnie się on nazywa. Ten GS kosztował 167 zł za metr i w naszym przypadku trzeba było go zamówić za kwotę 5254 zł. I w sumie chyba nic nie zwracaliśmy z tych dużych płytek, Andrzeju, prawda? Jedną paczkę zwróciliśmy. No to bez szału. Czyli generalnie mamy 5000 na ścianach. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o płytki, a w zasadzie kres, to oczywiście podłoga. Podłoga była troszeczkę tańsza, kosztowała 60 zł za metr kwadratowy i całość tutaj kosztowała nas 431 zł. Kolejne rzeczy, które możecie zaobserwować, chociaż trochę Wam je zasłaniam, czyli baterie. Ja, słuchajcie, mam fiza na punkcie różnej maści symetrii. Więc jak zrobiliśmy projekt naszej łazienki i stwierdziliśmy, że chcemy, żeby, wiecie, toaleta była prostokątem, który jest zaoblony, to już wszystko inne też musiało być zaoblonym prostokątem. Dlatego, jeżeli chodzi o baterie, padło w naszym przypadku na Omniresa, który właśnie jest zaoblonym prostokątem. Nie wiem, który raz to powtarzam, ale dla mnie to jest bardzo ważne. Wiem, że nikt wchodząc do tej łazienki nie zwraca na to uwagę, ale jakby grunt, że ja o tym wiem, że tak jest. Ta seria w Leroy Merlin nazywa się Saxon, natomiast na stronie Omniresa i w innych sklepach z armaturą, tak się na to ładnie mówi, znajdziecie ją pod nazwą Parma. Tak się nazywa ta kolekcja. I z tej kolekcji mamy wszystko, co jest armaturą, czyli baterię umywalkową, mamy mieszacz, czyli baterię podtynkową, która jest pod prysznicem, i mamy również do tego, do kompletu, bidetkę. Jeżeli chodzi o cenę tych produktów, to jak robicie zakupy w Leroy Merlin, możecie używać, w zasadzie skanować sobie kartę klubowicza. Dzięki temu nabijają Wam się rabaty, często są też promocje, są jakieś, wiecie, zwroty części, jakby wydanych środków na różne kupony. I my z tego korzystaliśmy, dlatego ceny, o których ja tu będę Wam mówić, niekoniecznie będą odzwierciedlały rzeczywistość, ale jak wejdziecie sobie w linki pod spodem, to zobaczycie, co ile realnie kosztuje. I teraz tak, bateria umywalkowa i bidetka kosztowały w naszym przypadku 234 zł, ogólnie powinny kosztować 908. Jeżeli chodzi o to, co jest pod prysznicem, czyli tą dużą baterię, ona nas kosztowała 1286 zł i przy jej zakupie korzystaliśmy z rabatu. Kolejna rzecz, którą kupiliśmy właśnie z dużym rabatem, naprawdę sporym, to jest toaleta, czyli nasze WC, Nisa, tak się chyba na to ładnie mówi. To jest firma Roka. Jeżeli chodzi o ten zestaw podtynkowy, który jest pod spodem, to jest keberit. Zależało nam, a w zasadzie mi, na tym, żeby spłuczka nie była pneumatyczna, bo ja nie umiem takiej klikać. Ja po prostu jestem za delikatna i ta woda mi nie chciała wtedy się spłukiwać. A tak dzięki temu, że to jest jakoś tak bardziej, nie wiem, mechanicznie zrobione, Andrzeju? Zgadza się. Zgadza się? To jest łatwiej po prostu kliknąć ten przycisk i woda spływa. Także jeżeli chodzi o ten komplet, nas to kosztowało 731 zł. Normalnie gdybyście chcieli to kupić, zapłacilibyście za to ponad 2000. Z takich rzeczy, o w ogóle to jest hit, słuchajcie, właśnie spojrzałam na swoją listę. Zatrzymajcie film i powiedzcie mi, ile może kosztować taki badziew na papier.
Jestem ciekawa, czy ktoś trafi. To jest, uważam, to jest hit tego filmu. 157 zł. Czajcie? 157 zł za uchwyt na papier. Zależało nam na tym, żeby on był zaoblony na krawędziach. I ważne było dla nas to, żeby, słuchajcie, ten cusiek, który się przylepia do ściany, żeby on był taki węziutki, bo można było kupić taki, który bardziej odstaje, no ale nam zależało na tym, żeby, wiecie, że to się tak chamsko nie rzucało w oczy, dlatego padło na ten model, to jest firma Tiger, no i tak jak mówiłam, kosztowało to 157 zł. Za mną widzicie wybrakowane jeszcze oświetlenie, brakuje nam tu jednej żarówki. Ona się pojawi wkrótce, mam taką nadzieję. Ta szyna oświetleniowa kosztowała 190 zł, natomiast lampa, która jest w tym momencie nade mną, kosztowała 161 zł. To jest taki plafon, tak można by powiedzieć. I jeżeli chodzi o to górne oświetlenie, Andrzej był w stanie na luzaczku zamontować je sam. Jeżeli chodzi o tą szynę, która jest nad lustrem, którego jeszcze nie ma, to tutaj już pomagał nam pan Darek, dlatego że trzeba było się przewiercić przez płytki. Nie chcieliśmy, żeby, wiecie, doszło do takiej sytuacji, że w trakcie wiercenia nam coś pęknie albo coś takiego, bo to byłoby duże zamieszanie i pewnie też spore koszty. Dlatego stwierdziliśmy, że w tym przypadku już nauczeni swoimi błędami z korytarza poprosimy o pomoc kogoś doświadczonego. Ostatnia rzecz, którą teraz chciałabym wam pokazać, a którą myślę bardzo dobrze widać, to meble, które się tutaj znajdują. Jeżeli chodzi o nas, to my zamówienie na meble i jednocześnie na kabinę prysznicową zrobiliśmy przy jednym podejściu, więc mogę wam powiedzieć od razu, że ta całość kosztowała nas 5684 zł. Skorzystaliśmy przy zakupie oczywiście też z 10% rabatu, który nam się naliczył za te punkty. Muszę wam powiedzieć, że te szafki to są półsłupki, możecie je powiesić tak, mogą wisieć też tak bardziej w poprzek. Różne kombinacje generalnie możecie uskuteczniać z wykorzystaniem tych mebli. One są bardzo pojemne, tu się mieści bardzo dużo rzeczy, bardzo proszę mnie nie oceniać. Bardzo lubię kosmetyki, dlatego jest ich tu dużo i dlatego też tego miejsca na przechowywanie jest bardzo dużo. Tutaj też znajdują się nasze zapasy, jeżeli chodzi o ręczniki w tych dwóch szafkach i tu jest jedna półka Andrzeja. Właściwie połowa, bo słupek ma cztery takie półeczki, a moje są dwie. No dobra, ale masz swoje. Czyli mam jedną czwartą. Tak. Tak było. Od razu przy tym zamówieniu zamówiliśmy również... jak to się nazywa? Umywalkę. Zamówiliśmy umywalkę i szafeczkę do niej. W ogóle wszystkie te meble, które tu widzicie, to jest produkt własny Leroy Merlin. Ta seria nazywa się Remix. Linki do wszystkiego, powtórzę raz jeszcze, macie w opisie. Jedyne co, jeżeli chodzi o te szafki, słuchajcie, to my zmieniliśmy w nich rączki. Bo to były takie rączki, które powinno było się tutaj przywiercić, takie wyciągane jakby. Natomiast my chcieliśmy, żeby one były ukryte, więc wyglądają w ten sposób. I ten sam model jakby rączek pojawił się tutaj w tych półsłupkach. I pojawił się też w słupku wiszącym, w którym za chwilę zobaczycie jakże przystojne oblicze mego męża. To jest, słuchajcie, super rozwiązanie, ale ma jeden minus, tak uważam. W tej szafie ta półka i ta półka musi być dokładnie w tym miejscu. Tego wymagała instrukcja podczas składania tego. Jak widzicie, te półeczki tutaj są troszeczkę cieńsze. Jest to element, nazwijmy go sobie roboczo, konstrukcyjny. I istotne było to, żeby to było właśnie w tym miejscu, co trochę nas ogranicza, jeżeli chodzi o ułożenie tych półek. Nie mogę ich sobie rozłożyć dokładnie tak, jakbym chciała. Normalnie pewnie spróbowałabym zrobić takie cztery duże jakby półki, tak żeby móc sobie wstawić tutaj trzy koszyki na pranie plus wcisnąć nasze wiadro od mopa. No w tym momencie, tak jak widzicie, te szafeczki, w tych szafeczkach są tylko dwa kosze na pranie, no i jest jedna wolna półka, na którą, jeżeli mam taką potrzebę, to ewentualnie jeszcze coś dopycham. Jeżeli chodzi o tą szafę, to super, myślę, było rozwiązanie z lustrem. Odkąd pojawiły się te drzwi, ta łazienka z naszej perspektywy wydaje się sporo mniejsza. W
Więc naprawdę już nie mogę się doczekać tego lustra raz, że będę mogła umyć buzię jak człowiek przy umywalce i się nakrymować jak człowiek przy umywalce, nie będę musiała stawać przy słupku. No a dwa, mam taką cichą nadzieję, że bardzo ładnie nam się ta przestrzeń powiększy. Jeżeli chodzi o prysznic, jeżeli widzieliście nas poprzedni film, to pewnie wiecie, jeżeli ktoś nie widział, to zachęcam, gdzieś tu się pojawi odnośnik, żeby nasz projekt łazienki zobaczyć. Ta przestrzeń miała wyglądać trochę inaczej. Jak widzicie, tutaj właśnie ten prysznic jest zabudowany i nie byliśmy tak nierozsądni, by się wkuwać w ściany, które tu stały docelowo. Wiecie, te deweloperskie. Dobudowaliśmy tutaj swoją ściankę. Z tego co kojarzę, pan Darek chyba stawiał ją też z bloczków, prawda? Tak, żeby to było całkiem solidna konstrukcja i żeby mogła na tym bez żadnych ekstra dodatkowych elementów wisieć umywalka z szafką, to na tej ścianie tam za Kasią są po prostu postawione bloczki z itonga. Bloczki itong to się tak nazywa. No i to jest potem przykryte karton gipsem takim impregnowanym. No. Także zgodnie z sztuką, potem te folie, wszystkie wpłynie i tak dalej, hydroizolacja, solidna robota. Tak, pan Darek się tutaj postarał, skoro Andrzej wywołał, słuchajcie, te folie, hydroizolację i inne takie rzeczy, których nie widać, bo się ukryły pod tymi płytkami, to ja sobie to policzyłam i mogę wam powiedzieć, że właśnie na takie pierdoły, typu właśnie te folie, fugi, kleje, profile, system poziomujący i inne rzeczy, inne rurki, wydaliśmy 4732 zł. To jest to, czego nie widać, a co było konieczne do tego, żeby ta łazienka wyglądała w ten sposób. Ale wracając do naszego prysznica, uważam, że jest przepiękny. Zacznę może od tego. Jest naprawdę czadowy z tym, że jest taki wielki. To był świetny pomysł, żeby zrobić go w takiej formie. Ja nie lubię wanny, Andrzej też jej nie lubi. Dużo osób nas namawiało na wannę z uwagi na fakt, że planujemy kiedyś w przyszłości, mam nadzieję, mieć dzieci, ale stwierdziłam, że I don't care i po prostu chcę mieć dla siebie dobrze, dlatego pojawił się tutaj prysznic. Prysznic jest duży, on ma na tej długości ma 120 cm i jest szeroki na 90 cm. Wchodzi się do niego odsuwając te oto drzwi. I mają cichy domek. Tak, mają cichy domek. Nic się nie dzieje. Słuchajcie, to były elementy, które kupowaliśmy osobno. Osobno kupiliśmy brodzik, osobno kupiliśmy drzwi i to jest po prostu taka szyba, której możecie też użyć przy tych prysznicach typu walk-in, gdzie drzwi jako takich nie macie. No i właśnie, to miało być tak, że ta ściana, którą my dostawialiśmy, nie będzie jakby ścianą po całości, tylko powinna być dotąd. Dzięki czemu prysznic powinien wchodzić jakby w głąb trochę. No i wtedy tu by się tam zrobiły takie magiczne półeczki. Andrzej wstawi wam wizualizację z naszego projektu, więc zrozumiecie, mam nadzieję, o co mi chodzi. Natomiast jest kilka problemów. Pierwszy jest taki, że no jeżeli chcielibyśmy mieć tą podtynkową armaturę, no to musielibyśmy się wkuć w ścianę, która jest ścianą, wiecie, między nami a sąsiadem, tą deweloperską taką. I to byłoby niebezpieczne dla konstrukcji. No i dla nas też, bo gdyby się okazało, że sąsiad za bardzo słyszy, jak my się myjemy, za bardzo słyszy, jak leci woda, no to mógłby na przykład brzydko na nas donieść. A my potem moglibyśmy mieć problemy, które się wiążą, wiecie, z takim tym nadzorem budowlanym, tak się to chyba nazywa. Po prostu pewnych rzeczy w takich budynkach robić nie można. Wolność domku w swoim domku, w bloku nie ze wszystkim. Także tak, no ale gdybyśmy chcieli zrobić to po bożemu, czyli właśnie dostawić tą ściankę, a chcielibyśmy zachować wnękę, to wtedy ta ściana musiałaby być bardzo mocno wysunięta, no i ta łazienka by się zrobiła miniaturowa. W sensie, tu by w ogóle nie było przestrzeni. Dlatego zdecydowaliśmy się na to, że dostawiamy jednak ściankę po całości. Decydujemy się na jedną dużą szafę zamiast jednej dużej i jednej małej, bo tak wcześniej zakładał projekt. No i dzięki temu wszystko nam się pomieściło. I teraz przejdźmy do rzeczy, z którą był ogromny problem, czyli do pralki i do suszarki.
Zależało mi na tym, żeby mieć suszarkę bębnową, dlatego że jak w każdym polskim domu, nasze pranie na suszarce wisiało od prania do prania, czyli potrafiło stać cały tydzień. Denerwowało mnie to na maksa, ale byłam za leniwa, żeby to wszystko zdjąć, jak tylko wyschło. Dlatego upierałam się, że chcę mieć suszarkę bębnową i jedyne możliwe miejsce, żeby ona stała, no to właśnie było to ta wnęka, taka miniaturowa, przy toalecie. Problem jest tylko taki, że suszarki i pralki to nie są najmniejsze sprzęty. I gdybyśmy postawili tutaj takie standardową pralkę i standardową suszarkę, to pewnie siedząc na kibelku ocierałabym kolanami właśnie na te sprzęty. Więc zdecydowaliśmy się na sprzęt AGD w wersji slim. I tak się składa, że slimowaną suszarkę, taką do kompletu z pralką, żeby one wyglądały identycznie, ma tylko Beko. Tak jak możecie zobaczyć, właśnie linki do tych sprzętów macie w opisie. Jeżeli chodzi o tą pralkę, ona kosztowała 2000 zł, natomiast suszarka kosztowała 3200. Miały stać w odwrotnej kolejności. W tym momencie, jak sobie popatrzycie, to jest pralka. Otwiera się w tą stronę. I to jest suszarka. I one powinny stać odwrotnie, natomiast stoją w ten sposób. Andrzeju, chcesz powiedzieć dlaczego? Stoją tak, w tę stronę, gdyż ponieważ suszarka, mimo że teoretycznie na papierze jest tak samo głęboko jak pralka, no to ma trochę bardziej te plecki zabudowane i jak stały w odwrotnej kolejności, to nie było miejsca na odpływ od pralki. A dzięki temu, że stoją sobie w tej kolejności, no to wszystko się ładnie mieści i jest dużo więcej miejsca przy kibelku. Mogliśmy je bardziej po prostu wepchnąć w głąb. Gdyby one stały odwrotnie, musiałby być trochę bardziej wysunięte do przodu, przez co właśnie w tej przestrzeni byłoby mniej miejsca. I tu się pojawia, słuchajcie, pierwszy problem projektu z Leroy Merlin. Uważam, że bardzo duży problem. Problem, który tak naprawdę trochę... No był taki moment, że szczerze mówiąc myślałam, że po prostu szlak tą łazienkę trafi. Ja jestem taka, że się bardzo szybko denerwuję niestety. Taka moja natura i ta łazienka to naprawdę jakby to było miejsce, które przyniosło nam dużo stresu. Pani Kinga z Leroy Merlin w Skoroszach, jak robiliśmy projekt tej łazienki, zaproponowała nam właśnie rozwiązanie, czyli taką pralkę slim. My w ogóle nie pomyśleliśmy o tym, że takie slimowane urządzenia istnieją. Nie interesowaliśmy się tym wcześniej na tyle. I w projekcie została wstawiona pralka. Pani Kinga powiedziała nam, że te pralki one mają 46 cm szerokości, głębokości. I to by było ekstra, dlatego że ta wnęka, którą tu widzicie, to jest 40 cm, więc 6 cm jakby gdyby wystawała ta pralka i suszarka, no to jest ok, to jest spoko do ogarnięcia. Można byłoby to na spokojnie schować pod tym blatem, który tu planujemy. No ale nie ma lekko. I okazuje się, słuchajcie, że jak się mierzy pralki i suszarki, to je się mierzy na głębokość po blacie. Czyli odtąd dotąd. I ona tu faktycznie ma 46 cm. Natomiast jak się wychylicie tam w głąb, wy teraz tego nie zobaczycie, ale jak się wychylicie tam w głąb, no to właśnie okazuje się, że te rurki i inne badziewia tam po prostu odstają. I realnie taka pralka potrzebuje jakieś 52-53 cm mieć jakby luzu na głębokości, żeby sobie stanąć. No i właśnie, dlatego one stoją odwrotnie, bo inaczej byłoby trochę za ciasno przy toalecie. No i w związku z tym, że to nie jest wcale tak wąsko, bo wiecie, 6 cm w tak niedużej przestrzeni to jest dużo, moim zdaniem. No to musieliśmy przenieść odpływ od pralki. On był... na początku wyjściowo po tej stronie, natomiast w tym momencie jest przeniesione, ale nie muszę go wam pokazać, znajduje się bardziej przy toalecie i jest taki jakby wiecie podwójny właśnie w związku z tym, że mamy i pralkę i suszarkę.
Pandarek to ogarnął, więc jakby sytuacja finalnie rozwiązana. Natomiast na początku faktycznie przyniosło nam to, tak jak mówiłam, sporo stresu, dlatego że bardzo zależało mi na tym, żeby to urządzenie znalazło się u nas w domu. Naprawdę po prostu o nic, chyba jeżeli chodzi o sprzęty, się aż tak nie ciskałam jak o tą suszarkę. Był już taki etap, że w ogóle chcieliśmy z niej zrezygnować. Bogu dzięki, walczyłam dzielnie, bo Andrzej, który był przeciwnikiem suszarki bębnowej, teraz kocha ją niemalże tak mocno jak mnie. Prawda, znaczy, to prawda, suszarka jest ekstra. Ja może tylko dodam to, co powiedział Darek, czyli wykończeniowiec. Projekt przyjmie wszystko, na kartce można zrobić wszystko, natomiast no słabo jest, że taka osoba, która powinna wiedzieć o takich typowych mankamentach wykończeniowych, no robi taki babol. No, ona powinna wiedzieć, że pralka ma jeszcze odstęp na przyłącze do wody, na rurkę odpływową, no, słabo. No i właśnie. I przejdźmy teraz do, tak jak Andrzej wspomniał, do realizacji tego projektu. Kartki mają to do siebie, że przyjmują wszystko. Projekt jest w stanie przyjąć wszystko, natomiast realizacja tego projektu potem to już jest trochę inna sprawa. W projekcie na przykład, jak dostajecie wizualizację, jeżeli korzystacie z usługi Lerwomerleu, to macie też na tej wizualizacji zaznaczone, jak powinny być rozłożone na ścianach płytki. I to jest, słuchajcie, masakra, bo potem się okazuje, że w każdym rogu gdzieś macie te płytki pocięte. W sensie kupujecie sobie dużą płytkę, którą potem musicie w co drugim rogu łazienki skracać. Więc tak naprawdę ten ich układ tych płytek to można sobie, wiecie, do śmieci. I pan Darek musiał tutaj się trochę nagłowić, jakby to zrobić, żeby mieć ten wzór ładnie ułożony, a jednocześnie, żeby nie było zbyt dużo cięcia, dlatego że, wiecie, łatwiej się tnie małe płytki, trochę trudniej jest z dużymi, macie ryzyko, że ta płytka wam strzeli, trochę większe, trzeba po prostu na to uważać. I żeby właśnie nie nadziać się na takie te pułapki, które przygotowało dla nas Leroy Merlin, no to pan Darek musiał się naprawdę tutaj mocno postarać. Jedna sprawa, tak jak właśnie mówiliśmy, to te płytki, druga sprawa to był ten prysznic. Tej wnęki w ten sposób, jak była u nas na projekcie, nie do końca dałoby się ją zrobić. Na projekcie był też taki babol w postaci tego, że wstawiono nam w projekt za małe drzwi. I na to, słuchajcie, bardzo uważajcie, dlatego że w teorii idziecie na taką usługę, projektujecie sobie pralkę, chodzicie z, to jest super, chodzicie z waszym projektantem po sklepie, więc wszystko, jeżeli tylko jest na miejscu, możecie sobie obejrzeć, pomacać, jakby zobaczyć, jak to wygląda na żywo. I potem ten ktoś wam przenosi to w program. Po zakończonej wizycie dostajecie wstępny kosztorys. Ten kosztorys jest też od razu taką gotową listą zakupów. Moglibyście wziąć ten świstek, podejść do pierwszego lepszego pana, który siedzi gdzieś tam, wiecie, w tym swoim miejscu, gdzie pomaga klientom, i wszystko zamówić. I to jest, słuchajcie, ogromna pułapka, bo okazuje się, że ten system jest dosyć mocno nieudolny i mimo że w wizualizację coś wkładamy, to w momencie, kiedy sklep nie ma tego na stanie, to wam się to podmienia na jakiś totalnie z dupy dowolny produkt. Jeżeli ktoś jest tak upierdliwy jak ja i wszędzie chce mieć te zaoblone prostokąty, a potem się okazuje, że tego dokładnie, tego modelu Misy nie ma na sklepie i podstawiła się Roka, ale jakaś inna, taka, która jest totalnie okrągła, mnie już szlak trafił, jakby do mnie takie zamówienie przyszło. Dlatego uczulam was, żebyście tego dopilnowali. Tam pracują tylko ludzie, to nie są projektanci jako tacy, więc no niestety rzeczą ludzką jest się mylić. Nie myli się ten, kto nic nie robi, prawda? Ten ich system jest taki trochę właśnie nieudolny i w momencie, kiedy czegoś brakuje, te rzeczy wam podmienia, dlatego bardzo ważne jest, żeby zanim złożycie zamówienie, przejrzeć sobie wszystkie te produkty, które macie na tej liście krok po kroku, żeby zweryfikować, czy przypadkiem żaden produkt się wam nie zmienił. Jakby wizualizacja względem tego, co macie w kosztorysie. No i teraz tak, jak byliśmy w Leroy Merlin, to pani nam zaproponowała od razu taką usługę jak wykończenie tej łazienki przez ekipę z Leroya. I z tego, co pamiętam, to według kosztorysu ta łazienka miała nas kosztować jakieś 14 tysięcy, 14,5 tysiąca chyba za robociznę. Natomiast jak popatrzycie sobie na regulamin, to tam jest bardzo dużo kruczków.
Więc szczerze mówiąc, gdybyśmy mieli zrobić taką łazienkę od podstaw tutaj, z tym, że trzeba było przekuwać rury, trzeba było zmieniać układ tych płytek i tak dalej, jakby przemyśleć pewne funkcjonalności tej łazienki, zastanawiam się, ile musielibyśmy do tej pierwszej wyceny po prostu dopłacić. Jeżeli chodzi o nasze wykończenie, o naszą robociznę, pan Darek wszystko nam pięknie oczywiście na koniec podsumował, więc mogę wam powiedzieć, że wykończenie tej łazienki kosztowało nas 15 626 zł. Dokładnie tyle co do złotówki. No i właśnie, jeżeli chodzi o te wyceny z Leroya, jeżeli ktoś z was jest zainteresowany, żeby skorzystać z takiej ekipy, to śmiało. Natomiast zanim się zdecydujecie, polecam bardzo dokładnie dopytać, jakie usługi są dodatkowo płatne. Bo regulamin takie usługi jakby uszczegóławia, wiecie, przenoszenie kontaktów i tak dalej, za to wszystko się ekstra płaci. Więc zanim się zdecydujecie na taką ekipę, to polecam wam bardzo dokładnie przegadać się z nimi ten projekt, żeby ustalić, jaki będzie realny koszt końcowy. Bo ten z tej pierwszej wizyty, no, może się sporo różnić. Jaki był realny koszt końcowy wszystkiego u nas z Darkiem? Z Darkiem. Jeżeli policzyć wszystko, co tu widzicie, to można powiedzieć, że kosztowało to 40 tysięcy złotych. Gdybym chciała być bardzo precyzyjna, to 39 686 zł. Natomiast liczę to bez rzeczy, których nam brakuje, czyli bez lustra, bez tej półki i nie uwzględniłam kosztu drzwi. Drzwi do łazienki kosztowały nas 3000? 3000, ogólnie wszystkie drzwi w mieszkaniu tak nas kosztowały 3000 za skrzydło. Także obstawiam, że jak pojawi się tutaj to lustro i ta półka, to okaże się, że doprowadzenie łazienki ze stanu deweloperskiego do tego, które obecnie widzicie, kosztowało nas łącznie 45 tysięcy złotych. Dużo co? Powiem wam, że grałem te filmy dla was i sobie podsumowuję w tym moim starym kalendarzu koszty, to kurde, jestem trochę załamana. Ja wiem, że my wydaliśmy dużo na ten remont. No wiemy, że już nie mamy czegoś takiego jak oszczędności. Niestety, te dobre czasy minęły. Natomiast, no kurde, przerażające to jest. Tak wiecie, jak się tak idzie do sklepu i wydaje po 5 tysięcy, tam 3 tysiące, tutaj 700 zł. To są wszystko duże kwoty, ale jak nie myślicie o nich jako o całości, to jakoś nie jest to tak przytłaczające. A teraz jak sobie to wszystko wczoraj, jak to liczyłam, żeby to podsumować, no to powiem wam, że przykro mi się zrobiło. Ale nie powinno być mi przykro, bo uważam, że łazienka wyszła nam bardzo ładnie. Naprawdę jestem bardzo zadowolona z tego pomieszczenia. Bardzo brakuje mi w tym momencie jeszcze tego lustra. O ile te półki tutaj nad pralką jestem jeszcze w stanie bez nich chwilę pożyć, o tyle lustro to jest to, czego już mi bardzo w łazience brakuje. Więc mam nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku tygodni zobaczycie na filmie, jak w końcu się ono u nas pojawia. O, to chciałam powiedzieć. Jeżeli macie jakieś pytania, to dawajcie znać w komentarzu. Jeżeli czegoś zapomniałam, a jeszcze mi się przypomni, to wszystko wam napiszę właśnie w komentarzach. Będę chętnie odpowiadać na wasze pytania. Pamiętajcie, żeby zostawić mi łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym filmie.